My, organizatorzy i uczestnicy 15. spotkania młodych z Biblią, inicjowanego w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, stajemy dziś tu, przed wizerunkiem jasnogórskiej Maryi, by dziękować za konkursowe dzieło, za nasze spotkania ze Słowem Bożym. Stajemy, by w przeddzień 41. rocznicy zamachu dziękować za cud ocalenia życia świętego Jana Pawła II, dziękować także za beatyfikację prymasa Wyszyńskiego, patrona katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana. Przez wstawiennictwo Królowej Pokoju i tych dwóch wielkich Polaków chcemy prosić także o zakończenie krwawej wojny na Ukrainie i nawrócenie Rosji. Prosimy o celebrowanie tej mszy świętej we wszystkich tych intencjach i za młodych, którzy są nadzieją Kościoła i świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Usiądźmy, kto może. Umiłowani w Chrystusie Zmartwychwstałym, bracia i siostry, po tych słowach wprowadzenia przedstawicielki Civitas Christiana, które już określiły w znaczący sposób okoliczności, dla których tutaj się gromadzimy, chciałbym i ja w imieniu swoim i całego Jasnogórskiego Konwentu powitać wszystkich uczestników 15. spotkania młodych z Biblią oraz finalistów diecezjalnych 26. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, które organizuje Stowarzyszenie Katolickie Civitas Christiana. Gromadzimy się w kaplicy cudownego obrazu w czasie paschalnym przy Matce Wcielonego Słowa, którego zwycięstwo nad śmiercią jest głównym przesłaniem Ewangelii, jaką głosi Kościół. Przychodzimy, bo moc miłości Zmartwychwstałego Pana każe nam czuć się powołanymi do tego, by jak Paweł, o którym dzisiaj usłyszymy we fragmencie z Dziejów Apostolskich, iść i głosić dobrą nowinę całemu światu. Aby to się mogło zrealizować w naszym życiu, musimy najpierw sami usłyszeć to słowo, zrozumieć je, przylgnąć do niego całym naszym sercem, całym naszym umysłem i z wszystkich naszych sił. Przychodzimy, jak już słyszeliśmy, w przeddzień rocznicy zamachu na życie świętego Jana Pawła II i w roku jasnogórskiego dziękczynienia za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obydwaj byli mocarzami słowa, w proroczy sposób odczytującymi przesłanie Ewangelii. Ich głęboka wiara pozwoliła na zaufanie, że stoi za nimi ktoś większy, na kim mogą oprzeć całe swoje życie i posługiwanie. Świadomi tej prawdy, jak przypomni nam dzisiaj Jezus w Ewangelii, obydwaj też stali się błogosławieństwem dla narodów. Chcemy iść po ich śladach, chcemy podążać za Maryją i Jezusem, na którego wskazuje Boga Rodzica. Wiemy, że jest to droga niełatwa, ale ufamy, że moc doskonali się w słabości ofiarowanej Bogu i uświęconej Jego łaską. Dlatego jeszcze raz serdecznie witam i dziękuję wszystkim, którzy podejmują cenną inicjatywę, jaką jest propagowanie kultury biblijnej wśród młodych. Pośród nas chcę w sposób szczególny powitać i pozdrowić księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, który przewodniczy tej Eucharystii i nakarmi nas Słowem Bożym. Witam księdza prałata Ryszarda Umańskiego, diecezjalnego asystenta Stowarzyszenia Katolickiego Civitas Christiana. Witam wszystkich kapłanów, szanownych gości, finalistów, tych, którzy stoją za organizacją dzisiejszego spotkania. Niech nasza wspólna modlitwa będzie nie tylko dziękczynieniem, ale też wołaniem o nieustanny wzrost wiary, zwłaszcza w życiu młodego pokolenia Polaków.
Nie zapominajmy też o tragedii wojny, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą i prośmy o rychły pokój i solidarną postawę wszystkich, którzy się tej agresji sprzeciwiają. Zjednoczeni słowem pozdrowienia i zjednoczeni słowem również organizatorów dzisiejszej tutaj Eucharystii, stańmy teraz w prawdzie o nas samych, abyśmy mogli z czystym sercem sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski sławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączając się od nich. Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. Po odczytaniu prawa i proroków przełożeni synagogi posłali do nich ze słowami: przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla ludu. Wstał więc Paweł i skinąwszy ręką przemówił: słuchajcie, Izraelici i wy, którzy boicie się Boga. Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem. Niemal 40 lat znosił cierpliwie ich obyczaje na pustyni i wytępiwszy 7 szczepów w ziemi Kanaan, oddał im ziemię
ich w dziedzictwo po około 450 latach. A potem dał im sędziów aż do proroka Samuela. Później poprosili o króla i dał im Bóg na lat 40 Saula, syna Kisza z pokolenia Benjamina. Gdy zaś jego odrzucił, powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: ja nie jestem tym, za którego mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Oto słowo Boże. Na wieki będę sławił łaski Pana. Na wieki będę sławił łaski Pana. O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, Twą wierność będę głosił moimi ustami przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś, na wieki ugruntowana jest łaska. Utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Na wieki będę sławił łaski Pana. Znalazłem Dawida, mojego sługę. Namaściłem go moim świętym olejem, by ręka moja zawsze przy nim była i umocniało go moje ramię. Na wieki będę sławił łaski Pana. Z nim moja wierność i łaska, w moim imieniu jego moc wywyższona. On będzie wołał do mnie: Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, opoką mojego zbawienia. Na wieki będę sławił łaski Pana. Alleluja, 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 alleluja. Jezu Chryste, Ty jesteś świadkiem wiernym, pierworodnym wśród umarłych. Umiłowałeś nas i przez krew swoją uwolniłeś nas od grzechów. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego Pana, ani wysłannik od tego, którego posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem, lecz trzeba, aby się wypełniło pismo: to ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swą piętę.
Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, zgromadzeni na Eucharystii w Kaplicy Matki Bożej i łączący się z nami poprzez przekaz telewizji Trwam i sieci internetowych. Drodzy młodzi przyjaciele, pochylający się nad tekstami biblijnymi, zwłaszcza w kolejnym 14 tygodniu biblijnym w Polsce, aby doświadczyć tajemnicy spotkań wiary z Chrystusem w świetle i mocy Ducha Świętego. Na progu naszych rozważań przywołajmy słowa świętego Grzegorza Wielkiego. Odkrywaj serce Boga w słowach Boga, czerpiąc z nich mądrość i naukę życia. Czymże jest Pismo Święte? Mówi dalej święty Grzegorz, jeśli nie listem Boga Wszechmocnego do swego stworzenia. On sprawił, że w świetle Ducha Świętego te listy doszły do ciebie i dotyczą twojego życia. Na szczególną uwagę zasługuje nauka świętego Grzegorza Wielkiego o owocach duchowego rozumienia Pisma Świętego. Po pierwsze, w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu Bóg daje człowiekowi odpowiedzi w sprawach nas dotyczących. W sprawach dotyczących poznania samych siebie i poznania Boga. Po drugie, Pismo Święte jest zwierciadłem chrześcijanina, w którym odbija się nasze oblicze duchowe, nasza brzydota i nasze piękno, a przyglądając się świętym postaciom biblijnym, staramy się je naśladować. I po trzecie, Pismo Święte jest Bożą pedagogią, jest trudną i długą drogą, która powołuje i nawraca oraz przystosowuje się do każdej sytuacji w naszym życiu. Drodzy w Chrystusie, kolejny dzień wsłuchujemy się w fragment Dziejów Apostolskich, który dzisiaj wysuwa na pierwszy plan Chrystusowej misji do świata osobę Szawła, który stał się Pawłem. Od tej pory na Cyprze, jak zaznaczy święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, będzie już zawsze mówił Paweł i Barnaba. W synagodze w Antiochii, gdzie wyznawców Jezusa po raz pierwszy nazwano chrześcijanami, a więc należącymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, Paweł podkreśla całą historię Izraela, prowadzącą do Jezusa, który jest jej spełnieniem. Zaś w Ewangelii według świętego Jana odczytujemy fragment mówiący o umyciu nóg apostołom jako wyraz pokornej służby Zbawiciela, który nie wykluczył nawet osoby Judasza, który go zdradził. Jezus podczas ostatniej wieczerzy podkreśla, że wiara w Niego jest wiarą w Ojca, który Go posłał i że to nie tylko zrozumienie słów, ale przede wszystkim praktykowanie czynów miłości. Ta miłość objawi się w sposób szczególny w śmierci na krzyżu, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dostrzegamy w tym fragmencie również niepokój Jezusa, że Jego uczniowie nie unikną zgorszenia i rozproszenia spowodowanego zdradą Jezusa, Judasza,
i śmiercią na Golgocie. Uderz pasterza, a rozproszą się owce. To przesłanie Pisma Świętego przechodzi przez całe dzieje Kościoła. Dotyka i nas. Wcześniejsze ujawnienie zdrady Judasza staje się dla uczniów ostatnim świadectwem jego boskiego pochodzenia i potwierdzeniem tejże boskości w słowach: abyście uwierzyli, że ja jestem, którym objawił się Bóg w słowach do Mojżesza. Jesteśmy w domu i szkole Maryi. Odczytując słowo Boga i zagłębiając się w serce Boga, aby je rozważać i wyrażać w naśladowaniu. Ta droga nie jest łatwa. Nie jest ona jakąś maryjną, boczną ścieżką do nieba. Ona jest zawsze na drodze macierzyńskiego pośrednictwa u Syna i dlatego tutaj jesteśmy. Prośmy ją. Maryjo, nie przestawaj nas przybliżać do swojego Syna, naszego Zbawiciela. Nie przestawaj nas przybliżać do tajemnicy Jego słowa, ciała i krwi. Do naszego Ojca w niebie, przez pośrednictwo Jego jednorodzonego Syna w Duchu Świętym, przedstawmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby umocniony Duchem Świętym był dla świata drogowskazem w budowaniu Królestwa Bożego w codzienności. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, szczególnie za obecnego wśród nas arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, aby na wzór Chrystusa prowadzili powierzonych im ludzi do świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich uczestników 15. jubileuszowego spotkania młodych z Biblią, abyśmy swoje życie budowali na trwałym fundamencie Słowa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich darczyńców Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwłaszcza za grupę INKO SA, która obchodzi w tym roku swoje 75-lecie, aby w swojej działalności nieustannie realizowali zasady katolickiej nauki społecznej. Ciebie prosimy. Módlmy się o ducha pokoju na Ukrainie i współpracę między narodami świata, abyśmy wszyscy mogli żyć w zgodzie i jedności. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, szczególnie za Bożenę, Grażynę i Małgorzatę, aby miłosierny Bóg był ich umocnieniem i uzdrowieniem. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy dzięki modlitwie i wstawiennictwu Maryi każdego dnia zbliżali się do Boga. Ciebie prosimy. Wszechmogący, wieczny Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś pośród nas i pozwalasz nam wspólnie się modlić przez pośrednictwo Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata. Dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracą ludzką. A nie bój, cóż Ci oddać mogę za bezmiar niezliczonych kłam. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem i pracą ludzką. Tobie przynosimy zbawienie dla nas. Aleluja. 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 Aleluja.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim, w górę serca. I składajmy Panu Bogu naszemu. Godny to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. I abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępuje. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary.
Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baran Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jest to. Przyszedł do mnie.
Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie szerokiego przejścia. Niech go wielbi lud.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją, przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej. Uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Czcigodny księże arcybiskupie, ojcze przeorze, drodzy kapłani, z całego serca dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, za umocnienie nas w wierze i nadziei, że z naszym Zbawicielem Jezusem i Jego Matką możemy bezpiecznie patrzeć w przyszłość. Księdzu arcybiskupowi dziękujemy za wygłoszone do nas pasterskie słowo i prosimy o pobłogosławienie różańców, na których obok wizerunku Maryi jest też błogosławiony prymas Wyszyński. Chcemy razem z nimi i ze świętym Janem Pawłem II, zawierzając się Matce Bożej, wyruszyć w dalszą drogę naszego życia. Amen. Błogosławię. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, pobłogosław te różańce ustanowione ku chwale Najświętszej Rodzicielki Twojej i spraw, aby każdy, kto będzie go nosił ze czcią oraz odmawiał z odwagą i uwagą, nabożnie rozważając tajemnicę życia Twojego, był wolny od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa. Niech obfituje w dary Twojej łaski i niech zasłuży na to, aby w chwili śmierci sama Najświętsza Dziewica Maryja przedstawiła Ci go z pełnią dobrych uczynków, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Jak zawsze życzymy sobie, żebyśmy z pomocą Ducha Świętego, odczytania Pisma Świętego, przechodzili do spotkań z żywym Bogiem, który objawia nam się poprzez karty Pisma Świętego. Dlatego niech Maryja, wsłuchująca się w tajemnicę wcielonego Słowa i dająca nam Chrystusa jako Zbawiciela, będzie naszą wspomożycielką. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Wesel się, Królowo miła, bo ten, któregoś zrodziła, zmartwychwstała.